Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest mistrz olimpijski Tomasz Majewski, podwójny mistrz olimpijski. To 2008-2012. Tutaj w tym podcaście był już jeden mistrz olimpijski z 2008 roku, Michał Jeliński. Także jest... mieliście pewnie razem okazję świętować, co? E, no i tak i nie, bo e, trochę się tam rozmienialiśmy z tymi medalami, ale, a, ale tak oczywiście z oczywiście nami i bardzo lubię wybitny, wybitny wioślarz. Tak, teraz mamy rok olimpijski. Zgadza się. E, I co się szykuje ciekawego w tym roku? No Szykują się przede wszystkim chyba mm, bardzo dobre igrzyska. Tak, po, po, po erze Igrzysk COVID-owych, które, które się odbyły, ale, ale ze świętem sportu miały no, nie za wiele wspólnego, no bo i Tokio, i potem e, Pekin to, no, no, to nie były takie prawdziwe igrzyska. Tak? Bez kibiców, e, zupełnie w, e, w, ze wszystkimi procedurami, no, to, to nie I było to... To też loteria chyba była, tak? No, bo nie e, to były równe... startować. <laughs> no, były różne historie, na pewno, no, na pewno to nie, nie wyglądało tak, jak powinno. Zapowiadają się takie igrzyska prawdziwe. tak. Paryż zapowiada się bardzo ładnie, e, że, że igrzyska będą znowu świętem sportu, będą dla kibiców, będą po prostu będą piękne i, i mam nadzieję wspaniałe również dla nas. Dużo już mamy kwalifikacji? Ech, w tej chwili mamy około 90 osób jest zakwalifikowanych. Jest tam prawie 40 kwalifikacji, a finalnie to, to myślę, że będzie około 230 osób, ale, ale to jeszcze zobaczymy, bo to właściwie te kwalifikacje będą się toczyć aż, aż do, do końca i gdzieś tam dopiero pod koniec, na początku lipca mhm. będzie już, już, już ten finalny skład. No to już tak po samym koniec dosłownie, no bo to... No 26 mamy, mamy ceremonię otwarcia igrzysk, ale tak to, tak to wygląda w tych różnych sportach. Ten, ten system kwalifikacji są bardzo różne, ale, ale ten finalny skład jest bodajże 8 lipiec, kiedy już po tych wszystkich dobijakach i, i, i zmianach będziemy znać ten finalny skład we wszystkich sportach całej, całej reprezentacji olimpijskiej. 10,5 tysiąca sportowców ma być w tak, tym roku, trochę, trochę mniej niż w poprzednim, w Tokio było 11, tam 420 tysięcy, 11 420 sportowców. To co się zmieniło, tak jak wyczytałem, to co chyba pierwszy raz ma się tak wydarzyć, że ma być równo 50 na 50 kobiet i, i mężczyzn, tak? Tak. W pomyśle ma być tak, że ma być skończona liczba olimpijczyków, że tylu, tylu właśnie ma być. Że ma być idealnie równo, co tam wpłynęło na, na zmiany części konkurencji. Tak. Eee, no i z jednej strony to dobrze, no bo, bo, bo igrzyska się nie rozrastają, a to a są koszty. Z drugiej strony no jest, jest trudniej, bo, bo w części konkurencji te limity są no, no bardzo okrojone mhm. eee, i, i możliwe, że jeszcze będą bardziej do, do, do cięte, a, no bo będą wchodzić konkurencje. Część będzie wypadać, no, no zobaczymy, jak, to, jak, jak ta cała idea będzie ewoluować, ale, ale ma być od tej pory tak, że, że ma być tyle i tyle robić. No tak, bo ta, pewne zmiany jest w, artystycznej, w artystycznych konkurencjach. Wiadomo, tam mężczyznom jest trudniej i też chyba odpadnie kilka kategorii wagowych w, w lekki. W lek Atletyce, nie, nie, nie. W lekkiej jest ok. Tam tak? u, nas, u nas te jedyne zmiany, które były, to, to, to były schodem to dość nagle, no, bo wypadły właściwie jeden dystans, a pojawiła się sztafeta, która właściwie nigdy nie funkcjonowała. A. Sztafeta chodziarska i właściwie będziemy ją sprawdzać dopiero w kwietniu na pierwszych takich zawodach i które będą kwalifikacją. Także dość gwałtowne zmiany. Reszta w lekkiej atletyce pozostaje bez zmian, ale, ale zmieniają się limity w niektórych sportach, w niektórych konkurencjach. Jest po prostu mniej zawodników i dużo trudniej pojechać na igrzyska niż na mm. Mistrzostwa Świata. W lekkiej atletyce to akurat są te same, ale nie wiem, czy, czy w gimnastyce, czy w sportach walki jest po prostu mniej zawodników. Są od razu jakby, jakbyśmy wchodzili do półfinałów. No z jednej strony łatwiej, ale z drugiej strony. Łatwiej walczyć o medal, ale tak. z drugiej strony trudniej, trudniej pojechać, nią. bo tylko, tylko najlepsi, tym przy czym jeszcze pamiętajcie, że, że, że czasami są to jeszcze kwoty rozdzielone na, um, na kontynenty I jeśli na przykład, nie wiem, konkurencja jest głównie w Europie, to, to jest tym bardziej trudna. Mhm. Co się zmienia w tych igrzyskach? No bo miałeś okazję być na kilku no z super sukcesami. Ale tak jakbyś popatrzył, co było, jak ty zaczynałeś swoją karierę. Znaczy, wtedy, kiedy już no, od kariery do, do igrzysk no, to troszkę czasu zajmuje, ale co było wtedy, a co jest teraz? Co, jakieś, jakieś takie różnice widzisz duże, czy, czy raczej tu się tak niewiele zmienia? Znaczy, same igrzyska jako impreza wyglądają identycznie. No tak? to, to, to się nie zmienia. Cały te, ten trzon też zostaje ten sam, czyli te, te główne, na, na, najstarsze, najlepsze kon konkurencje. Mhm. Zmieniają się inne, a zmieniają się, no nie wiem, idee rozgrywkowe w grach. Eee, no mamy social media, mhm. których, których kiedyś nie było, a teraz są ważną częścią a też, a też akurat na igrzyska są one strasznie, e, strasznie wycięte i, i strasznie, mamy bardzo duże ograniczenia. Z jednej strony dobrze, z drugiej, drugiej dla, dla, dla sportowców mniej. Eee, ja, a, a tak to, 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 jest, to jest podobnie. To, to, to się nie może zmieniać, bo, bo, bo nie możemy zmieniać w nieskończoności ducha idei bliskiej. Ale co się nie zmienia nie wiem, wiem, w takiej atmosferze zawodnika? To <laughs> jak to byś. Nie, to, nie to, wiem, to jest tak samo, to jest tak, tak samo. Tak samo, tak tak tak? samo tak jak, jak atmosfera była, kiedy ja tam nie wiem, 20 lat temu startowałem w Atenach, tak myślę, że, że, że podobnie będzie. Podobnie będzie teraz w Paryżu. I to się nie zmieni, bo, bo takie są igrzyska, mhm. tak? I sama rywalizacja sportowa też się właściwie nie zmienia. No, ale to otoczenie się może zmieniać. Możemy to już, nie, wiem, lepiej pokazać, więcej tych kamer jest, ale, ale, ale generalnie sama, sama rywalizacja jest identyczna. Mhm. Tutaj wspomniałeś o tych social mediach, to tutaj no, dużo się chyba w tym sporcie zmieniło, no bo teraz bez tego to ciężko chyba tak, w ogóle. Tak, tak. Że ich wszystko są taką szczególną imprezą, że, że, że przez te wszystkie prawa marketingowe to jest wycięte, teraz i tak będzie, będzie trochę lepiej niż w Tokio. W Tokio w ogóle nie można było nic nagrywać, na przykład w wiosce olimpijskiej, żadnych filmików i publikować, to było pod rygorem tam wykluczenia. Aha. Teraz będzie można, ale będzie można właściwie nagrywać tylko siebie. Najlepiej na tle białej ściany. I, i, i trzeba zadbać o, o co każdy uczestnik Igrzysk będzie musiał, będzie musiał podpisać takie zobowiązanie. Tak, żeby, żadnego żeby, loga nie może się. Żeby, do, do no, loga, loga, że, najlepiej, żeby nie było żadnych innych Olimpijczyków. Bo, 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 bo tak właściwie powinieneś mieć ich zgody. I to też będzie pilnowane. Także te obostrzenia są bardzo duże. Właściwie nie można nagrywać rywalizacji sportowej. Mm. E, bo to są, no, to są prawa marketingowe. To z jednej strony no to, to, to wiadomo, że, że igrzyska są tak dużą i drogą imprezą, że, że, że organizatorzy muszą dbać, a z drugiej strony dochodzimy do takich momentów, że, że pewnych, pewnych startów właśnie nie możemy zobaczyć. Na przykład, mhm. ja, ja swoich części startów, nie miał ich nagranych gdzieś, to mi nie mógł pokazać, bo ich na YouTube nie ma, po prostu bo one są wyczyszczone. Mhm. I, 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 I pod tym względem to jest słabe, ale, 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 ale takie prawa rynku. E, co. Trzeba zrobić, żeby być na tych igrzyskach, jako No, sportowiec. trzeba być już naprawdę dobrym sportowcem. Tak jak mówiłem, system kwalifikacji jest e, ciężki. W niektórych konkurencjach trwa prawie dwa lata. Tyle się robi rankingi, e, tyle trwa prawie, m, tyle trwa system, nie wiem, różnych startów pucharowych. Mhm. Jest trudne, bo czasami są te kwoty. czasami przez to, żeby nie wiem, sport, niektóre sporty rozwijały się powiedzmy równomiernie, To jest oczywiście fikcją, na różnych kontynentach mamy kwoty na, 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 na dany kontynent, mimo że on jest sportowo słabszy e, i, i przez to jeszcze trudniej nie wiem, załapać mhm. się w Europie, jeśli konkurencja, jest w Europie i w Stanach, a, a chcemy na siłę dopuszczać Azję, czy, czy Afrykę, czy, czy nie wiem, Oceanie, tak. to tym bardziej może to... być tak, że możemy być tam, nie wiem mieć piąte miejsce na świecie, ale właściwie nie złapiemy się w kwocie i nie pojedziemy. Tak jest. Są takie przypadki. Poza tym są w niektórych sportach mniejsze limity na państwo. Tak jak na Mistrzostwach Świata możemy nie wiem, mieć dwóch reprezentantów, to w, na Igrzyskach może być już tylko jeden, a są państwa, które, które właściwie no, można było i 10 osób wystawić. E, także pod tym względem jest trudniej. E, no trzeba być po prostu dobrym sportowcem. Jak się tym dobrym sportowcem jest, zrobi się minimum, bądź, bądź wejdzie się w ten ranking olimpijski, no to, 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 to tą kwalifikację olimpijską się uzyskuje, już można, można tą faliskę do Paryża pakować. No dobrze, masz doświadczenie, jak być dobrym sportowcem. No, przeszedłeś całą ścieżkę, tak? Od początku, kiedy w 15 latach tak? zacząłeś Fakt. ze sportem, wydaje się późno, nie? Teraz, dzieci chyba. Wcześniej jak już o jakimś tam w sporcie. To... No różne są szkoły, rzeczywiście, ale ja, ja, ja trochę późno zacząłem normalny taki, taki wyczynowy trening, eee, ale zacząłem od razu wyczynowy. Pod, a ja się tam przeskoczyłem tą fazę zabawy. Eee, rzeczywiście, można szybciej, ale, ale moja konkurencja na szczęście jest taka, że no mo można, można rzeczywiście w późniejszym wieku zacząć nie ma tam jakiegoś tam dużego wpływu, ale rzeczywiście jest, jest taka. Moda, żeby zaczynać bardzo wcześnie, mhm. I, i czasami się to udaje, a czasami a czasami nie. A jak widzisz w ogóle tak w sporcie? No? Już nie mówię nawet takim zawodowym, tylko ogólnie o aktywności fizycznej. E, no bo też to jest chyba rolą Polskiego Związku mhm. Lekki Atletyki, którego jesteś wiceprezesem, e, żeby promować tą aktywność fizyczną, sport. Tak. E, co się zmieniło? Co było tak, jak wiesz, my jesteśmy z 81 mhm. rocznika, sierpień. Ja też w sierpniu się urodziłem, no. także e, prawie, prawie że równo. To trochę inne były, przez to, że świat się zmienił i trochę inaczej do tego sportu my podchodziliśmy, a teraz wygląda to trochę inaczej. Jakie ty widzisz takie największe różnice w tym podejściu do sportu, do aktywności fizycznej? No z jednej strony jest może najpierw o plusach, tak, tak. To jest łatwiej. Mamy lepszą infrastrukturę, mamy większą dostępność, nie wiem, oto, to wszystkich rzeczy potrzebnych do tego tak. sportu, kiedy tego nie było albo to było drogie, albo teraz, teraz generalnie jak się chce uprawiać sport, to można. Wszystkie rzeczy potrzebne są dostępne e, i jeszcze w miarę tanie. E, wiedza jest bardzo łatwo dostępna, jest właściwie darmowa. E, jest podcastem, jest, jest pod, w wszędzie, YouTube, wszędzie. Jest, wszędzie, jest wszędzie. Jeśli człowiek chce zdobyć i nawet zweryfikować tą wiedzę, żeby uzyskać tą wiedzę fachową, to może to zrobić, to nie jest trudne. Z drugiej strony, mnie nam się chce. Mhm. Nie chce się dzieciom. sport już przestał być szansą. E, I teraz trzeba do sportu namawiać e, i ściągać. I, I przez to jest trudniej wszystkim sportom właściwie. E, zainteresować młodzież, namówić. A na, nawet już tak namówić, to namówić na wyczyn. To jest trudne, mhm. bo, bo sport już nie jest tak. Tak atrakcyjny, jak był kiedyś. Ale wiesz, no to jak się patrzy na. Właśnie wybitnych sportowców, no to dąży się tak do tego, żeby też, szczególnie ktoś już jak wchodzi w ten sport taki no, na poważnie, no to dąży się do tego, żeby zostać właśnie, pojechać na te igrzyska. Tak, tak, no ale, ale po, po drodze jest to cały ten proces, który jest mhm. bardzo trudny i którego nie widać i, 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 i mało ludzi się decyduje na to. No, jak się wejdzie w sport i się spodoba i się tym sportem żyje, no to tak. Ale, ale trzeba do tego do momentu dojść I, i, i to jest trudniejsze. Tak? Kiedyś, kiedyś sport w szarej rzeczywistości był, był bardziej kolorowy i, i fajniejszy, i, i, i można było coś, coś osiągnąć. Teraz już mniej. Teraz ten świat jest, daje więcej możliwości, a sport jest jedną z nich, a nie, a nie czasami jedyną. Tak? I to jest nam, nasz problem jako już w miarę zasobnego społeczeństwa, tak? My przegrywamy motywacyjnie z, z takimi państwami, które są na dorobku. Część ludzi się po prostu bardziej chce niż nam i, i to bardzo trudno przeskoczyć. Tak, bo nawet oglądałem z Tobą wywiad, w którym mówiłeś, że im jest wszystko łatwiej zrobić tak. dookoła tym tym trudniej o to, żeby osiągać wyniki. No, tak jak te państwa rozwinięte, o których tam wcześniej w tym wywiadzie wspominałeś, Francja, Niemcy. Tutaj im no, strasznie te wyniki poleciały, a, a mają bardzo dobrze, tak? Czyli tak, ten taki. Tak, mają zbyt, jeszcze lepiej zbyt... niż. Nie wiem, mają lepsze infrastrukturę czy lepszy dostęp do, do, do pewnych rzeczy. Ale rzeczywiście, no i tam, tam jest trudniej, bo jeszcze mniej się chce, tak? Bo to e, Można mieć. Otoczenie, wszystko, można, cały system jest wspaniały, ale jak się nie ma człowieka, no, no, bez narzędzia, no się nic nie zrobi. U nas ten człowiek jest narzędziem i to on musi chcieć. On musi. Sport, niestety, wyczynowy jest, jest zajęciem trudnym, bardzo absorbującym i, i, i bez tego wewnętrznego napędu, no, to, 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 to sukcesu nie może być. My ten napęd, niestety, przez że mamy całkiem nieźle już, mamy słabsze niż ludzie. Dla których to jest zero jedynkowo, albo, mm. albo, albo przeżyję, albo odniosę sukces, albo, albo nie. No, no, my się z biedy już praktycznie no, nie musimy wyrywać. Tak? A, a, a dla części ludzi to jest jedyna szansa, żeby na godne, na normalne życie. No, I z taką motywacją jest naprawdę bardzo trudno wygrać. No, kiedyś taką motywację mieliśmy, jak byliśmy państwem na dorobku, tak chcieliśmy, e, a teraz już, już wtedy mniej. Ale tak, jeśli popatrzymy sobie na medale. No to w Tokio 14, poprzednie kilka, poprzednich 11, zmieniało przez tak Przeważnie jest tam kilkanaście medali. Też jest też myślę, że tutaj ten wpływ ma, że tych rodzajów aktywności fizycznej, dyscyplin tak jest dużo, że no to może się gdzieś tam rozpraszać. Trochę tak, jest dużo sportów. Ludzie no, no szukają czegoś dla siebie I tak powinno być. Eee, no i nie zawsze to jest sport olimpijski, tak? nie zawsze to jest sport wyczynowy. Eee, no my, my doszliśmy do jakiejś tam swojej średniej, która mówi o mniej więcej naszym poziomie sportowym eee, i trudno będzie nam to przeskoczyć tak? Be, bez, bez takiego jakiegoś dużej zmiany ogólnie w systemie sportu. Bez niestety bardzo dużych inwestycji. No bo medale olimpijskie są coraz droższe, droższe w sensie, że, że, że więcej kosztują kraj, Cały, całe przygotowania, całe zrobienie takiego sportowca przez ileś kilkanaście zazwyczaj lat jest po prostu droższe, więcej krajów uczestniczy w podziale tych medali, więcej krajów chce tych w tym podziale uczestniczyć i przez to jest z igrzysk na igrzyska trudniej. Mm -hmm. e jeszcze tak wrócę, co Ciebie motywowało, tak? no bo, tak, bo, bo tutaj o tej motywacji rozmawialiśmy i co ciebie, co ciebie tak motywowało najbardziej w tym sporcie? Ja już tak jak, jak patrzę na te 20 lat mojej kariery, to, to najbardziej motywowała rywalizacja, mhm. to mnie najbardziej kręciło i, i to właściwie od początku do końca no, no i to mi dawało napęd, tak? mhm. czyli, czyli, czyli startowanie w zawodach. I, i, I te kolejne centymetry? Czy z wynikiem, ale, ale bardziej już tak, tak generalnie z, z żywym człowiekiem. Mm -hmm. tak. i Z tego miałem największy na Tam e, najlepszy wynik e, 21,89. 95,95. 95, przepraszam. Tak, tak, tak. E, w tamtym roku rekord e, świata, tak? Padł. W tamtym roku rekord świata. Zapowiada się, że w tym roku może być znowu. Jesteśmy w złotych czasach pchnięcia kulą, to są najlepsze czasy. Zresztą rok był najlepszy, ten może być jeszcze lepszy. Bo mamy no bardzo szeroką, bardzo, bardzo dobrą połówkę światową. Mamy no najlepszego kulomiota w historii, czyli Irena mhm. Kresnera, który jest ciągle w formie, który jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim, rekordzistą świata i właściwie zapowiada się, że będzie trzeci raz. Jeśli się tam nic nie wydarzy, to, to, to powinien wygrać to trzeci mm -hmm. raz. Choć, 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 choć nie tylko on, mamy po prostu tę czołówkę mamy bardzo mocną, bardzo szeroką, bardzo różnorodną, bo to jest właściwie cały świat. Także, także świet dla kibica pchnięcia kulą świetna czas. Mm -hmm. No tak, może liczyć na, na kolejne rekordy. To na pewno zawsze, tak, tak, zawsze tak, przeciąga tak, publikę. Tak. To się zgadza, i, i te konkursy, takie naprawdę bardzo dobre. A takie na, w mojej konkurencji naprawdę mam szczęście ostatnie i na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy są bardzo fajne, bardzo mocne, bardzo dobre do oglądania konkursy. E, I podobnie powinno być z finałem olimpijskim w, w Paryżu. A tak, jakbyś wrócił pamięcią do takiego typowego dnia, no kiedy jesteś już na tym najwyższym no. poziomie sportowym, e, to jak dzień kulomiota? wyglądał wtedy. No, był pokładany. Cały <laughs> rano jadłem śniadaniem. Szedłem na pierwszy trening, który był tam gdzieś zazwyczaj o 10.00. E, trening zajmował mi tam około zależnie od okresu, tylko o dwóch godzin. W górę, w dół to było różnie. Potem jadłem obiad. E, miałem drzemkę, która właściwie była nieodłącznym elementem mojego dnia. E, w... Miałem drugi trening zazwyczaj o godzinie 16, który też trwał około dwóch godzin, plus minus czasami, trzy, czasami godzinę. No. To się tam zmienia. Potem kolacja, człowiek się za się ogarnął, nie wiem, wrócił do domu, była godzina powiedzmy ósma, coś tam porobił wyszedł szedł spać. Po mhm. no, prostu jest nieodłącznym elementem e, treningu. No i tyle, i tak dzień w dzień właściwie i tak to wyglądało. Dzień był. Bardzo poukładany mhm. I, i, i takie niestety musi mieć życie sportowca. Tak? Dużo odpoczynku, żeby dać radę te treningi e, robić. No właśnie, to dbałeś o tę regenerację. No bo nie ma nic lepszego od snu, od, nic od, od regeneracji. Nic, nic. Nie, nie wymyśli. No, nie. Prób wymyślania sposobów na szybszą można, regenerację. Można, można robić magiczne maszyny, ale tak naprawdę, jak się człowiek wyśpi, to jest najlepiej. Tak. a to w takim razie dbałeś o tą regenerację, dbałeś o odpowiedni trening czy jakieś kontuzje. No, w tym to miałem, miałem oczywiście, ja tą karierę miałem bardzo długą, kontuzji miałem, czy dużo, to trudno porównywać. Mhm. Tak. Kontuzji miałem tyle, ile musiałem mieć. Tak. Ja nie miałem jakichś tam kontuzji nagłych, tam poza jakimiś tam urazami, ale, ale to nie było jakieś tam... Powiedzmy mocne kontuzje z tego powodu. Miałem większość moich dużych kontuzji miałem ze zużycia, mhm. które po prostu musiałem mieć, bo na nie ciężko zapracowałem mhm. przez ileś lat. I miałem od pewnego momentu. Do pewnego momentu byłem człowiekiem sportowcem, byłem bardzo zdrowym, właściwie tam nie do zabicia. Co mi się tam w którymś momencie niestety skończyło? I potem już, 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 już te kontuzje się zdarzały, zdarzały się operacje. Ale, ale to było wszystko takie mhm. takie zmęczeniowe, zużyciowe. Coś po prostu się już na tyle wyrobiło, że trzeba było to naprawiać. Ale udało się to naprawić. I mhm. ja kończyłem sport w wieku 35 lat, po 20 latach kariery jako człowiek zdrowy. To super. To, to miare. Oby, oby, miare. oby każdy, każdy tak. Ta, ta. co, co jest, co, co też nie jest a znowu taką, taką regułą. Dokładnie. Po zakończeniu e, kariery tej zawodowej. Co teraz? Poza tym, że, że, że opiekujesz się, że wiesz, organizujesz dużo dla sportowców, e, to sa, sam, sam jak wyglądał u ciebie tą, ten sport w tej chwili. Słabo wyglądam. Ja, szczerze mówię, słabo to wygląda. Tam jakieś pierwsze dwa, trzy lata po karierze ruszałem się regularnie. Potem, potem przez, no, głównie przez dzieci i brak chęci. Mhm. Na to trochę nie mam czasu, ale, ale wierzę, że wrócę jakoś tam do miarę regularnych. Teraz ruszam się tak akcyjnie. Jak po prostu mam czas, to coś tam porobię. Jak mnie coś tam bardziej boli, to też, też porobię, żeby mnie nie bolało. No i tak, ale, ale mam nadzieję, że, że, że do tej miarę regularnej aktywności wrócę. No dobrze, to, to ty tak w tej chwili średnio, a jak tam dzieciaki? No moje dzieciaki są bardzo żywe. I właściwie z samego samego samej natury, radości i natury się dużo ruszają. Także, także Ale coś już tam przynajmniej ten najstarszy. Najstarszy coś trochę, myśli? trochę się bawił w sport. Na razie, na razie ma kryzys swojej motywacji, ale zobaczymy, czy, mhm. czy, czy jeszcze wróci. Ale co, bo ja też mam nastolatków mhm. i no tak szukali różnych tam zaprowadzałem w różne miejsca. I też tak nie, nie wpadli w jakiś tak. No nie, no to u, konkretny... mnie podobnie, u mnie podobnie też różne rzeczy próbował, ale, ale finalnie jakoś tam nie trafi na swoją dyscyplinę. Albo może po no prostu to, tych... to, to nie jest dla niego, może jeszcze musi znaleźć sobie. No, no. Trochę czasu ma do 15 lat, tak. może też tam się urodzi. No nie, nie każdy musi być sportowcem. Nie, no nie, pamiętajcie, nie każdy musi być sportowcem, ale każdy musi spróbować. To, to ale nie każdy ważny. musi być sportowcem, ale warto tą aktywność Te, Warto, bać. warto, to jest bardzo, bardzo dobre i nawet krótka, regularna aktywność, taka taka, jeśli cokolwiek się w życiu trenowało, no to, 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 to ślad zostaje już na całe mhm. życie. Tak? To jest po prostu łatwiej łatwiej wrócić do aktywności. Jeśli dzieci kiedykolwiek się coś trenowało, bo, bo, bo ten ślad w młodym organizmie tak naprawdę zostaje na całe życie. Mięśnie pamiętają, i, i potem jak człowiek wraca, jest dużo łatwiej niż w ogóle zacząć. Tak? Zacząć w wieku 30 paru lat, jak się nigdy nic nie robiło, no to, 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 to to, już jest bardziej karkołomne zadanie. Tak, ale warto w każdym wieku zaczynać. Warto Nawet... w każdym wieku, ale lepiej, lepiej mieć tą podstawę nie wiem, umieć coś, coś pamiętać. Tomku, a jakie jeszcze miał podpowiedzieć dla takiego? młodego sportowca, który już właśnie myśli o, o, o tym, żeby pójść karierą tak mhm. na poważnie poświęcić swoje, można powiedzieć te lata e, życia na to, żeby wejść na, na najwyższe stopnie sportu e, i, i tą karierę sportową e, jak najlepiej e, przepracować, to e, jak Jakie rady byś udzielił? Jakie błędy, jakich błędów nie należy? Może może nie wiem, czy są takie. Tak? Nie, no ale, jasne, ale, no, są. ale masz na pewno jasne, jakieś takie są. doświadczenie swoje i pewnie kolegów. Tak, tak, tak. No, czego, czego może nie robić? Tak? Czego nie robić? Nie robić głupich rzeczy. Bo to się przekładają na kontuzje. Większość kontuzji tak naprawdę, poza tymi zmęczeniowymi, bierze się z głupoty. To widziałem z dziesiątki razy, niestety. Także nie róbcie głupich rzeczy. Pomyślcie, jak będzie coś robić. Warto umieć robić dobrze ćwiczenia, każde ćwiczenie, robicie prawidłowo, bo prawidłowo to znaczy bezpiecznie mhm. dla Was, dla Waszego organizmu, dla innych też. Także warto być dobrym technicznie. To jest naprawdę duża, duża sprawa, jeśli jesteście dobrym technicznie zawodnikiem, nie tylko w Waszej technice sportowej, ale we wszystkich ćwiczeniach. Warto dobrze robić ćwiczenia. Warto umieć, warto się doskonalić, bo to się przekłada na Wasze bezpieczeństwo i po latach kariery będziecie wiedzieć: dobra, to robiłem dobrze i, i nie wiem, nie mam kłopotu z tym. Eee, warto mieć plan B, bo, bo, bo sport jest fantastyczny, ale to, to, to jest tylko wycinek życia i to dość krótki. Eee, warto otaczać się dobrymi ludźmi, trzeba tych ludzi znaleźć. I to ludzi takich, którzy ci pomagają, którzy cię popychają do przodu, a nie wstrzymują czy, czy cofają. I no i przy całym tym dostępie wiedzy, który jest teraz właściwie, która teraz jest właściwie darmowa i prosta, to, to, to warto iść po tą wiedzę. Nie tylko w swojej konkurencji, głównie w sporcie, w treningu, we wszystkich aspektach, które Wam są potrzebne na co dzień. Warto tą wiedzę przyswajać i gdzieś tam wplatać swój czy plan treningowy, czy ogólnie swoją karierę. To jest. To jest teraz naprawdę prosto. Ja 20 30 lat temu ja miałem dużo trudniej. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Także no, na pewno zachęcamy do tej aktywności fizycznej, niezależnie od tego, czy będziecie sportowcami, czego wielu, z, wielu Wam życzę. E, I żeby osiągać takie sukcesy, <grym> wiecie, długa droga i kręta, ale można. Dziękuję bardzo. Dzięki.